Cześć, witajcie z tej strony Grid. Ostatnio zostałem poproszony o nagranie filmu o jednej walucie w grze. Jednej walucie, która występuje w No Man's Sky'u. Tak w pierwszej chwili pomyślałem, kuźwa, no co ja mam o tym mówić, nie? Bo generalnie jeśli chodzi o waluty, można by pomyśleć, że sprawa jest dość prosta. No ale jak przysiadłem nad tym, w sumie okazało się, że tak nie do końca. I już mówię, co mam na myśli. Dzisiaj będzie film bardziej pogadankowy, nie będę nigdzie latał, nic zdobywał. Omówimy sobie tylko rzeczy, których nie warto wyrzucać. Może tak, pewnie nazwę to zachowaj to w plecaku, albo coś w tym stylu, nie wiem. Znając mnie, pewnie jakiś głupi tytuł oczywiście mi przyjdzie do głowy. No ale do rzeczy. Tak, żeby być uczciwym, zaczynamy od kasy. Generalnie, jak widzicie, no po dłuższej grze, nawet w sumie niezbyt długiej, bo dosyć szybko się można dorobić w No Man's Sky'u, można zdobyć dość dużą ilość kredytów, naprawdę nie męcząc się. No ale jest to podstawowa waluta w grze, więc sobie od niej zacznijmy chociaż parę słów. Sposobów na zdobycie jest mnóstwo. Od postawienia koparek, wydobywania złota, później go sprzedawania na stacjach handlowych, najlepiej pilotom. Nowi gracze mogą tego nie wiedzieć. Jeżeli zaspamujecie terminal sprzedaży tysiącami jednostek jednego i tego samego produktu, jego cena drastycznie spadnie. Jeżeli będziecie sprzedawać ten sam materiał u pilotów, którzy przylatują na stację, nie wpłynie to na gospodarkę. Więc jeżeli macie zamiar właśnie robić coś takiego, sprzedawajcie pilotom. Druga sprawa, możecie zająć się handlem. Jest on tutaj trochę po macoszemu potraktowany, ale da się handlować. Na przykład najwyższą cenę za pożądane produkty uzyskacie nie na stacjach kosmicznych w terminalu handlowym, ale na placówkach handlowych na planetach. I to te różnice nawet mogą być dość znaczne. Tak samo, jeżeli dany system produkuje jakieś itemki, też właśnie na planetach będziecie mogli najtaniej to kupić. Później możecie zdobywać uszkodzone statki, możecie je sprzedawać. No mówię, metod zarabiania jest mnóstwo. Kiedyś zacząłem się za to zabierać. Generalnie nawet mam już rozpisany cały film, ale to bym musiał tak na dobry tydzień przysiąść, żeby to nagrać, żeby to miało ręce i nogi. Może kiedyś jeszcze się zabiorę za handel, ale jest to naprawdę obszerny temat tutaj. No i tyle, no. Możecie skanować, jeżeli sobie ulepszycie, nie wiem, czy akurat to multinarzędzie mam ulepszone do skanowania, no mam. Jeżeli sobie ulepszycie wasz skaner, no ja tutaj mam na X-ach. Wiadomo, że na początku gry wyrwać X-a będzie ciężko dobrego, także celujcie feski. Ale jak widzicie, na X-ach mam 10% do nagrody za każdy rodzaj zeskanowanego obiektu. Także to też jest jakiś tam sposób, żeby sobie trochę grosiwa dorobić. Drugą walutą w grze dość przydatną, ponieważ no, kupujemy za nią ulepszenia, ulepszamy klasy statków, multituli, czy nawet rozbudowujemy miejsce dla pilotów, czy naszych zwierzaków, jeżeli takie chcemy mieć, są nanity. Jeśli chodzi o nanity, zrobimy osobny film, także jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak je zdobyć, to odsyłam was właśnie do niego, gdzieś tutaj pewnie go podlinkuję. Najprostszym sposobem oczywiście jest farma nanitów. Możecie też sprzedawać wasze niepotrzebne ulepszenia, no te kwoty nie są może jakieś wielkie, ale idzie na tym też co nieco zarobić, nie? Jakieś badanie lokacji, baraków, jakieś tam drobne ilości nanitów też możemy z tego wyciągnąć. Żywe srebro. Swoją drogą się zastanawiałem ostatnio odnośnie żywego srebra.
Czy czasem kiedyś nie przyszło twórcom do głowy wprowadzenie mikrotransakcji? Na szczęście się z tego wycofali, bo no wygląda to typowo mi na walutę premium, nie? Żywe srebro możemy zdobyć generalnie tylko i wyłącznie z misji w Nexusie. No i jeśli chodzi o same misje, mamy misje dzienne, misje weekendowe. Sporadycznie się pojawiają encrypted misje. Encrypted, zakodowane, tak? Zakodowane misje, które no jakiś tam dodatkowy bonus mogą nam dać. Do czego używamy żywego srebra? No żywego srebra głównie do personalizacji, tak? Naszej postaci, no naszych zwierzaków. Wyjątkiem jest tutaj żywe jajo, które będziemy potrzebowali na żywy statek, chyba właśnie za 3200 na nit, żywego srebra, przepraszam, nie na nitów. Już mi się te waluty pierdzielą. 3200 żywego srebra chyba na żywe jajo, ale to sobie dokładnie sprawdźcie, bo mogę się mylić, już dosyć dawno temu szukałem żywego statku, więc mogła mi ta kwota gdzieś uciec, po prostu sugeruję się tym, ile go mam uzbieranego. To są trzy podstawowe waluty, o których nam mówi gra. Tak naprawdę walut jest więcej. Mamy pozyskane dane. No wiecie, te, które wykopujemy z ziemi, tak, przy użyciu skanera możemy je namierzyć, jak wejdziemy w widok ze skanera. I jeśli chodzi o pozyskane dane, jest to dość istotny element, ponieważ dzięki nim na anomalii możemy zakupić technologię, możemy zakupić nowe schematy budynków, możemy też czysto kosmetyczne rzeczy zakupić. Żeby wykupić wszystko w grze, co jest dostępne w tej chwili, będziemy potrzebowali nieco poniżej 1000 pozyskanych danych. Konkretnie tutaj podpatruję sobie, 778 sztuk pozyskanych danych potrzebujemy, żeby odblokować wszystko, jeżeli nie robimy fabuły. Jeżeli będziemy robić fabułę, wiadomo, że część z tych rzeczy dostaniemy w trakcie fabuły, tych pozyskanych danych wystarczy, że zdobędziemy 543, czyli i tak dość sporo, więc warto się zainteresować ich poszukiwaniem. No i na pewno nie warto ich wyrzucać, czy też przerabiać na nanity, przynajmniej na początku w grze, nie? To jest taka pierwsza nieoczywista waluta. Drugą walutą, która występuje w grze, a o której nam nikt nie mówi, że w tej grze występuje, jest przejęty moduł fregaty. Służy ona nam do ulepszania frachtowców, wykupowania technologii, dokładniej rzecz biorąc frachtowca, czy też technologii, które wzmacniają nasze fregaty. I teraz tak, moduły fregat możemy znaleźć na rozbitych frachtowcach, tych, które są tam rozdupcone gdzieś na planecie sobie leżą. Możemy zdobyć w opuszczonych frachtowcach w kosmosie. Tych, które dzięki skanerowi sygnałów SOS możemy odnaleźć. Czasami wpadną nam z misji w Nexusie. Możemy je znaleźć też czasami w pojemnikach frachtowców, jeżeli takowe zaatakujemy i zdecydujemy się trochę popiracić. Czasem też możemy je zdobyć za misję na stacjach kosmicznych, a dla mnie takim najpewniejszym, a i misji w Nexusie. W Nexusie oczywiście też sporadycznie mogą nam dać przejęty moduł fregaty. Dla mnie takim najpewniejszym sposobem zdobywania przejętych modułów fregat były zawsze ekspedycje fregat, które wysyłamy. Tutaj na chwilę się wyłączę z tego widoku. Jak już mamy swój frachtowiec, gadamy sobie z naszym nawigatorem. Możemy wysłać oczywiście nasze fregaty na ekspedycję i jest dość spora szansa, że takowe one przywiozą.
Nie statek. Ostatnio dodaną walutą, dość nową w grze, są okruchy pustki. Okruchy pustki zdobywamy wykonując misje dla autofagów i też u nich je wydajemy. Jeżeli już zrobiliście misję na kostur, macie dostęp do obozu autofagów, spokojnie możecie u nich zakupić zarówno skórki do wyglądu, jak i części do kostura. Także też warto mieć tego jakiś zapas, nie? Nie wiem, czy można je zdobyć inaczej niż przez misję u autofagów. Nie kojarzę takiej możliwości, ale tutaj też to jest takie 50-50. Nie jestem pewien, nie spotkałem się przynajmniej. Kolejny itemek, który warto zatrzymać. Dane nawigacyjne. No jak wy wiecie, zapewne potrzebne są do przyzywania naszego statku, żeby się nie okazało, że będziemy godzinę czy dwie gdzieś sobie biegli, tak zwiedzali planetę, zechcemy przywołać nasz statek i się obudzimy z ręką w nocniku, bo wszystkie dane nawigacyjne zostały na statku, we frachtowcu, a w plecaku echo, nie? I czeka nas dwugodzinna podróż z powrotem. Dane nawigacyjne możecie znaleźć na stacjach kosmicznych. Są to takie świecące sześciany, dość często występują właśnie tam na stołach. Także można je zebrać. Można je zdobyć też mapując nowe sektory. Nie jest to jakiś szczególny problem. Tutaj trochę już może z tyłka, ale może nie każdy o tym wie. Właśnie, jeszcze nie mam wszystkiego. Podejrzany pakiet broń. Podejrzany pakiet technologia. Tutaj podejrzany pakiet towary też mam w tej grupie, pomimo że nie jest on jakoś nam tam najbardziej potrzebny, chyba że się bawimy w przemyt. Podejrzany pakiet technologia po otwarciu daje nam ulepszenia klasy X. Podejrzany pakiet broń, ulepszenia klasy X do broni. No tu oczywiście do technologii. Pozyskane szkło. Dużo ludzi to albo przetwarzało, albo sprzedawało. Warto wydobywać z nich komponenty, ponieważ możemy uzyskać strażnicze ulepszenia zarówno do egzokombinezonu, jak i multinarzędzia. Czy do statku? Do statku chyba nie. Tutaj jak widzicie właśnie są ulepszenia strażników i to tak nie najgorzej nam boostują nasz egzokombinezon. Także pozyskane szkło też warto wydobywać z niego komponenty, w razie czego zawsze będziemy mieli jakieś tam ulepszenia. Lepsze, gorsze, no ale sami przyznajcie, 33% do tarczy z jednego, 3 takie możemy zamontować poza technologią podstawową, którą mamy. Już jest nie najgorzej, nie? I teraz kolejna grupa rzeczy, których nie wyrzucajcie. Najlepiej nigdy. No zostawcie sobie tego, nie wiem, zapas 100-200. Pole rozbudowy multinarzędzia, grudź towarowa, modyfikacja magazynu i moduł rozszerzający do egzokombinezonu. Te wszystkie cztery rzeczy służą do powiększania pojemności magazynowej, czy też przestrzeni technologicznej w naszych urządzeniach. No wiadomo, pole rozbudowy multinarzędzia, dzięki niemu możemy bezpłatnie zwiększyć sobie ilość pól w multinarzędziu. Gruć towarowa służy do rozbudowy frachtowca, modyfikacja magazynu do naszego statku gwiezdnego, zarówno magazynu, jak i przestrzeni technologicznej. No i moduł rozszerzenia egzokombinezonu, wiadomo. Egzokombinezon plus jego technologia. Teraz tak, pole rozbudowy multinarzędzia możemy zdobyć w fabrykach na planetach. Czasem po właściwej odpowiedzi, a czasem
dzięki fabrycznej jednostce nadpisania. Jeżeli użyjemy, możemy stworzyć nową technologię lub odebrać właśnie pole rozbudowy. Nie w każdej, ale wiem, że dość często udawało mi się to zrobić. Właśnie jak macie opuszczoną fabrykę albo tą zamkniętą, której bronią strażnicy, właśnie tam takie chocki klocki udawało mi się robić. Grudź towarowa do frachtowców. Jeśli chodzi o grudź towarową, na pewno z misji fregat można ją zdobyć. Tak samo jak modyfikację magazynu, z tego co kojarzę. Dodatkowo możecie zdobyć je tak samo jak przejęte moduły fregaty ze zniszczonych frachtowców. Modyfikacja magazynu, tak jak mówiłem, mogą wam fregaty z misją przywieźć, ewentualnie niszcząc, jak złomujecie statki na stacjach kosmicznych, też jest szansa, że takowa wam wypadnie. Ulepszenie egzokombinezonu. I tutaj nie pamiętam. Zastrzelcie mnie, ale na pewno każde z tych czterech można też zdobyć w misji Nexusa na anomalii. Ale czy ulepszenie egzokombinezonu możemy dostać w jakiś inny sposób? Nie wiem, czy floty właśnie frachtowców nie są w stanie go przywieźć, ale to tak może na 20%. Na pewno misje. Jeśli chodzi o misje, z misji możecie to zdobyć, jest to dość rzadkie. Chociaż z drugiej strony, jeśli chodzi o kombinezon, na szczęście dość łatwo go ulepszyć, nie? Bo mamy na stacjach kosmicznych, na każdej odwiedzonej stacji kosmicznej możliwość rozbudowy pola, mamy kapsuły desantowe, więc tych opcji mamy całkiem sporo. Fabryczna jednostka nadpisania, no to o czym mówiłem, używamy właśnie w fabrykach. Zestaw naprawczy, dostępny tylko chyba i wyłącznie za misję. Nie wiem, czy mi się zdarzyło, żebym go dostał inaczej. Bardzo przydatna rzecz, jeżeli coś wam się rozdupczy, nie będziecie potrzebowali minerałów, spokojnie możecie wykorzystać do tego zestaw naprawczy. Tak samo, jeśli chodzi na przykład o statki strażnicze, które potrzebują tam Atlantideum, czy skrystalizowane serce, spokojnie tym możecie wszystko zastąpić. Tylko pamiętajcie, jeden zestaw naprawczy zastąpi wam jeden minerał, także czasami będą potrzebne trzy takie zestawy, żeby naprawić jedną rzecz. Wykrywacz anomalii. No to tutaj zasadniczo sama nazwa mówi za siebie. Wykrywacz anomalii, jeżeli sobie lecicie na silniku pulsacyjnym w kosmosie, odpalicie, jest szansa znalezienia ciekawych rzeczy. Jak choćby żywych fregat, jeżeli już macie zrobioną misję na pierwszą z nich. Echolokator. Wykrywacz anomalii możemy chyba dostać niszcząc meteoryty. Jeżeli się nie mylę, to któryś tam meteoryt mi to wpadało. Echolokator służy do odnalezienia harmonijnych obozów. Generalnie tylko i wyłącznie do tego. Odpalamy to na planecie pełnej dysonansu i nakieruje nas na jakiś obóz właśnie harmonijny, w którym wiadomo, możemy znaleźć fajnego multitulka, dodatkowo jeszcze później znaleźć namiary na statek strażników. Echolokator dostajemy po zniszczeniu 5 fal zainfekowanych strażników właśnie na planetach pełnych dysonansu. Ewentualnie czasem jest szansa, że go zdobędziemy niszcząc te koparki, z których wypada odwrócone lustro. Te takie wiertła jakby, co są na tych planetach. Jest jakiś tam mały procent, że właśnie zamiast odwróconego lustra wypadnie nam echolokator. Fragment SI lotniskowca. Po zniszczeniu frachtowca strażników otrzymujemy właśnie coś takiego. Wiadomo, frachtowiec pojawia się po 5 falach walki ze strażnikami. W momencie jak zniszczymy frachtowiec, dostajemy SI lotniskowca. SI lotniskowca wskazuje nam namiar na najbliższy uszkodzony statek strażniczy, który później będziemy mogli przejąć. No i skaner sygnałów SOS, który możemy zakupić na stacjach kosmicznych. Widzicie? I teraz
mi się przypomniało, że jest jeszcze jedna waluta w grze, o której zaraz wspomnę. Zakupić na stacjach kosmicznych od handlarza złomem za naprawdę grube pieniądze. Ewentualnie raz na tydzień, raz na jakiś czas na anomalii możemy go dostać za damkę. No, służy nam właśnie do znajdowania porzuconych frachtowców w kosmosie, dzięki którym możemy zdobyć też właśnie czy grudź towarową, czy przejęte moduły fregat. A właśnie jeśli chodzi o moduły fregat, bo mówiłem o tym, że można je znaleźć na frachtowcach. Zazwyczaj występują w tych dużych niebieskich skrzyniach, także no nie możecie sobie przebiec przez cały frachtowiec do komputera i ok, odhaczone, tylko no musicie go przeszukiwać. Jest jeszcze jedna waluta w grze, o której prawie bym zapomniał, ponieważ akurat z niej praktycznie wcale nie korzystam, aczkolwiek no może i warto. Skażony metal, możemy go zdobyć na porzuconych frachtowcach, o których przed chwileczką mówiłem, i możemy nim płacić za itemki właśnie do przyozdobienia bazy, czy też chyba też do wyglądu, jeżeli mnie pamięć nie myli, u handlarza złomem na stacjach. I teraz tak, żeby było jasne, rzeczy, które teoretycznie powinniśmy zatrzymywać w No Man's Sky'u, jest znacznie więcej. Ja tu mówię o tych, których wyrzucanie najbardziej mnie bolało. Kiedyś nie wiedziałem, do czego to służy, nie wiedziałem, po co mi to, jak tego użyć. Sprzedawałem, bo no, fajną wartość miało, a później siedziałem w kącie i ryczałem, bo było to tak potrzebne, nie? Także w tym filmie chciałem tylko nawiązać do takich rzeczy, których naprawdę wyrzucenie mnie w jakiś tam sposób zabolało, nie? I to chyba by było z grubsza wszystko tak na początek, bo tak jak mówię, no tych rzeczy w No Man's Sky'u no jest naprawdę od cholerci, nie? Które możemy zbierać, które możemy zatrzymywać, które mogą się przydać, a nie muszą. Ale większość z nich jest dość łatwo zdobyć, w przeciwieństwie właśnie do tych, które tutaj omówiłem. Także w razie jakichkolwiek pytań, piszcie, pytajcie, postaram się jakoś po ludzku odpowiedzieć. Może pomóc. No pewnie tak, pewnie będę starał się pomóc. No, po to mnie między innymi przecież to nagrywam, ale wiem, że jest tego dużo, jeżeli chodzi o początkujących graczy. Dla starszych wiadomo, to są dość oczywiste informacje. Ale no po to mam ten kanał, żebyście mogli napisać, zapytać. Piszcie na grupie No Man's Sky Polska, piszcie na Discordzie, tam wszędzie jestem, zresztą jest wielu doświadczonych innych graczy, którzy bardzo chętnie wam pomogą. No, z grubsza by było na tyle. Ja lecę w Kimę, jeszcze tylko muszę to zmontować i widzimy się w następnym materiale. Trzymajcie się, na razie, do zobaczenia.